Wyobraź sobie długość, szerokość i głębokość piekła. Poproś Boga o zdrowy strach przed mękami piekielnymi, by, jeśli kiedykolwiek przydarzyłoby Ci się nieszczęście utraty poczucia Bożej miłości, przynajmniej ów strach przed wiecznym cierpieniem ochronił Cię przed popełnieniem grzechu. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak na kanale PCH24 TV w programie BookTube. Zachęcam Państwa do wspierania tej niezależnej telewizji internetowej zarówno finansowo, jak i polubieniami, subskrypcjami i udostępnianiem linków na innych portalach. To także Państwo decydują o rozwoju tego kanału. A któż to proponuje takie antywychowawcze ćwiczenia wyobraźni o piekle? Myślenie o piekle, by strach uchronił przed wiecznym cierpieniem i popełnieniem grzechu? Wprawdzie nazywa to zdrowym strachem, ale przecież strach to strach. I choć wielu z nas lubi się bać w kinie, oglądając horrory czy katastroficzne thrillery, to jednak zdaje sobie sprawę z tego, że to tylko fikcja. A tutaj mówi się o piekle jako czymś realnym i groźnym, czymś, co grozi nam. Tymczasem większość przecież, jeśli nie wszyscy, idą do nieba, jak zauważył Michael Voris, komentując kazania pogrzebowe. Pewnie są wśród Państwa tacy widzowie, którzy są dobrze zorientowani w literaturze duchowej i rozpoznali, o kogo chodzi. To fragment ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli. Jednym z ćwiczeń są rozmyślania o piekle, których celem jest pobudzenie wyobraźni do zagłębienia się w grozę wiecznego potępienia, wzbudzenie zdrowej obawy przed utratą przyjaźni z Bogiem oraz skierowanie nas w ramiona Boga, byśmy przyjęli Jego miłosierdzie i odnowili nasze zobowiązanie do życia zgodnego z Jego wolą. To z kolei cytat z książki, w której ten pasus o piekle z ćwiczeń duchowych przytoczono. Paul Thigpen, święci, którzy widzieli piekło, świadkowie potępionych, w tłumaczeniu Moniki Wilk-Dziuby. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit. Jak już sam tytuł sugeruje, publikacja zawiera wizję świętych, którzy widzieli piekło. Częściowo przypomina ona rekomendowaną przeze mnie w zeszłym roku książkę Fundacji Rosa Mystica Płacz i zgrzytanie zębów. Biblia, Kościół i mistycy o piekle w opracowaniu Konrada Czerskiego, którą w dalszym ciągu serdecznie polecam. Są nawet podobieństwa w tym, że zarówno Paul Thigpen, jak i książka Fundacji Rosa Mystica, oprócz tekstów odmiennych autorów, przytaczają także wizję tych samych kilku świętych. Jana Bosko, świętej Katarzyny ze Sieny, świętej Faustyny Kowalskiej, błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Ale są też istotne różnice i dlatego warto mieć czy sięgnąć po obie publikacje. Jak mówiłem w tamtym odcinku poświęconym płaczowi i zgrzytaniu zębów, jednym z najbardziej wstrząsających tekstów w tej książce był list z piekła „Nie módl się za mnie, jestem potępiona”. Wstrząsający, bo z pozoru opisuje zwyczajne życie, w którym nie ma ani zbrodni, ani wielkich przestępstw, ale prowadzące do wiecznego potępienia. Życie, które być może wiedziemy my sami, albo bliscy nam przyjaciele czy krewni. Książka Paula Thigpena zawiera jednak wbrew tytułowi nie tylko wizję samych świętych. Mamy tutaj bowiem również wizje opowiedziane przez świętych, a więc na przykład świętego papieża Grzegorza Wielkiego, który prezentuje historie przekazane mu przez innych, a które uznał za godne upamiętnienia.
Notabene przy wprowadzeniu do pasusów zapisanych przez wybitnego papieża, Figben przypomina po raz kolejny zresztą, że, cytuję, trzeba zauważyć, że sam święty Grzegorz wyraźnie napomina, by nie traktować dosłownie poszczególnych elementów z wizji piekła. Wyjaśnia, że Bóg prawdopodobnie posługuje się obrazami rzeczy, które są nam znane w tym życiu, by ostrzec nas przed cierpieniem mogącym spaść na nas po śmierci. Koniec cytatu. Dotyczy to także rzecz jasna innych wizji tutaj zgromadzonych, które przez symbole i poruszające obrazy opisują jednak rzeczywistość jak najbardziej realną i to tak straszliwą, że święta Teresa z Awilli napisała. Trwało to bardzo krótko, ale choćbym jeszcze wiele lat miała żyć, niepodobna, zdaje mi się niemożliwe, abym zapomniała kiedy o tej chwili. Wszystko jest niczym w porównaniu z męką, jakiej tam doznałam, spotęgowaną jeszcze do nieskończoności, tą jasną i niewątpliwą świadomością, że jest to męka wieczna, która nigdy się nie kończy. A nieco dalej święta Teresa powtórzyła. Byłam tak przerażona tym widzeniem, owszem, i dziś, choć od tego czasu upłynęło jeszcze około 6 lat, tak jestem, mówię szczerze, nim przerażona, że w tej chwili, gdy o tym piszę, zdaje mi się, że ze strachu krew się ścina w moich żyłach. We wszelkich też utrapieniach i boleściach, jakie mnie od tego czasu spotykały, nie pamiętam, by choć na chwilę wyszła mi z pamięci ta myśl, że wszystko, cokolwiek mi przyszło wycierpieć w tym życiu, jest niczym. Owszem, jestem tego zdania, że w wielu wypadkach skarżymy się bez powodu. Trudno te zapiski świętej Teresy uznać za wspomnienie jedynie jakiejś ułudy sennej, bo któż po 6 latach drży na wspomnienie koszmaru? Chyba rzadko się zdarza, by ktoś przejmował się jakąś nocną zmorą jeszcze pod koniec tego samego dnia, czy po kilku dniach, nie mówiąc już o upływie 6 lat. W kolejnych częściach swojej książki Figben przytacza także fragmenty dotyczące piekła z wizji przypisywanych świętym, czyli z dwóch apokryfów, Apokalipsy Piotra i Apokalipsy Pawła. Notabene autor przypomina, że tak zwana Apokalipsa Piotra to najstarszy chrześcijański opis piekła spoza kanonu Nowego Testamentu, pochodzący z połowy II wieku. Ciekawostką jest także, że na przykład święty Klemens Aleksandryjski uważał tę księgę za pismo natchnione, zresztą nie tylko on, jednak mimo rozpowszechnienia się jej wśród chrześcijan nie została ona włączona przez Kościół do kanonu. Cenną partią tej publikacji Figbena jest część zawierająca wizję piekła dwóch katolickich wizjonerów z Anglii i Irlandii z XIII i XII wieku. Ferchila i Tnugdala, gdyż podobnie jak w książce Fundacji Rosa Mystica, są to teksty autorów mniej znanych lub w ogóle nieznanych. Wreszcie na końcu swojej książki autor w części piątej podaje fragmenty z legend i dzieł literackich. I tutaj muszę przyznać, że autor wykazał się pewną śmiałością, by nie powiedzieć, że wręcz tupetem, gdyż obok fragmentów żeglugi świętego Brendana, wizji Merlina czy fragmentu piekła z Boskiej Komedii Dantego zamieścił także pasus z własnej powieści. Całość kończą natomiast przemyślenia w oparciu o ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli. Wziąwszy pod uwagę teksty wprowadzające samego autora, w których wyjaśnia zarówno naukę Kościoła o piekle, różnice między objawieniami prywatnymi a publicznymi, jak i na przykład fakt, dlaczego istnienie piekła ma dla nas znaczenie, książka stanowi
cenną antologię tekstów do rozmyślań o rzeczach ostatecznych. Ale ktoś mógłby zapytać, po co czytać takie teksty o piekle z objawień prywatnych? Jaki to ma sens, skoro mamy Biblię i naukę samego Chrystusa zapisaną w Nowym Testamencie? Thigpen wyjaśnia. Po pierwsze, te teksty w sposób obrazowy przypominają nam, że jak zauważył papież emeryt Benedykt XVI, specyfiką chrześcijaństwa jest przekonanie o powadze ludzkiego życia. Są w tym życiu sprawy nieodwołalne i istnieje nieodwołalne zniszczenie. Bóg odda każdemu według uczynków jego, jednym życie wieczne, innym gniew i oburzenie, jak pisał święty Paweł w liście do Rzymian. Po drugie, owe teksty skłaniają nas do wzięcia na poważnie języka biblijnego, który przedstawia piekło nie jako rzewną tragedię, lecz straszliwą mękę, której należy się wystrzegać za wszelką cenę. Po trzecie, te wizje pomagają nam dostrzec, w jaki sposób nasze chybione działania w życiu doczesnym znajdują swoją kulminację w życiu przyszłym. W wielu z tych opisów kary są znacząco, niekiedy nawet ironicznie, związane z grzechami i wadami, których są konsekwencją. Po czwarte, te opisy niekiedy przypominają nam, że pozory bywają zwodnicze. Ci, którzy wydają się sprawiedliwi w oczach innych ludzi, a nawet własnych, mogą w istocie być na drodze do potępienia, jeśli nie okażą skruchy. Paul Thigpen, Święci, którzy widzieli piekło, wydawnictwo Esprit. I przy okazji raz jeszcze Płacz i zgrzytanie zębów, Fundacja Rosa Mystica. I pytanie, ręka w górę. Kiedy ostatnio słyszeli Państwo kazanie o piekle w swoim kościele dla wzbudzenia zdrowego strachu, o którym mówi święty Ignacy Loyola? W części, której mówię krótko o nowościach wydawniczych i ciekawych publikacjach, tym razem jedna, ale za to znakomita lektura. Wspomniałem już o książce Fundacji Rosa Mystica i jest dobra wiadomość, gdyż ukazała się nowa publikacja tego wydawnictwa. A w zasadzie jest to już drugie, poszerzone wydanie wspaniałej książki ojca Wawrzyńca Marii Waszkiewicza Czyńcie cokolwiek wam powie. Wszystkich widzów zachęcam do obejrzenia programu BookTube z zeszłego roku o tej cennej publikacji, o pierwszym wydaniu, oraz do wysłuchania rozmowy z ojcem Waszkiewiczem, jaką przeprowadziłem również dla BookTube. Obecne wydanie w twardej okładce i w jaśniejszych barwach uzupełnione jest o dwa dodatkowe teksty, a także poprzedzone wstępem księdza doktora Rafała Pokrywińskiego. Ksiądz Pokrywiński zwraca uwagę m.in. na czerpanie przez ojca Waszkiewicza z bogatej skarbnicy tradycji i myśli katolickiej. Sam zresztą autor opatrzył nowe wydanie mottem, cytatem ze świętego Wawrzyńca z Brindisi, który mówi, że nie możemy pobłądzić, kiedy idziemy śladami świętych, którzy byli nie tylko ludźmi najbardziej uczonymi i pełnymi mądrości, ale także żarliwymi wielbicielami Boga, oświeconymi i stałymi w praktykowaniu pobożności. Otóż ci święci szczególną czcią otaczali Maryję, która zawsze wiedzie do Chrystusa, o czym przekonał się pewien stalinowski sędzia. Ale o tym więcej w tej kapitalnej książce. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem!